No i moi drodzy, jest dzisiaj środa, a ja jestem w domciu. Udało mi się na pauzę zjechać, znaczy no już będę wychodził z domu. Wczoraj zjechałem o godzinie 19:30. No i pora teraz startować. Żonko, dzisiaj środa, czyli dzień? No nie wie, żonka nie wie, to trzeba tutaj wyedukować żonę. No i w tym momencie sobie pykał do domciu. Przepraszam, do domciu, kurde. W tym momencie idę sobie pykał pod granicę ukraińską. Mam tam właśnie rozładunek, załadunek. No czyli jedziemy, można powiedzieć, blisko granicy też białoruskiej. A jeszcze zobaczymy, bo mam tak, się rozładować w Lublinie i się doładować gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam pod granicą. Nie wiem, czy to będzie ukraińska, czy to będzie białoruska granica. No ale czekam na to zlecenie. Jeszcze zobaczymy, czy to wypali, czy nie. Przyjadę się tam z ciekawości. Ciekawe, czy tam w ogóle będę mógł dojechać. No ale zobaczymy. W takim razie co, ja biorę torbę, która jest spakowana. Nowe rękawice wjechały na rejon, wam pokażę, zobaczcie, widzicie. Od firmy, kurde, Stormcold? Cloud? Kurde, ciężko mi się to wypowiada. Wiecie, że moje angielskie lepsze na internetach. Ale bardzo fajne rękawice wjechały, naprawdę. Kurde, fajnie się w nich ćwiczy. Wczoraj ogólnie miałem treninga sobie pyknąć, no ale wczoraj wpadł trening aerobowy z żonką, miał być troszeczkę inny trening, no ale takie treningi też się szanuje, pamiętajcie o tym. No i się bawiliśmy trochę z dziećmi i czas uciekł. No a teraz co, będziemy w trasę. Żółwik, beczka i piąteczka. Żółwik, beczka i piąteczka. Wiesz, że pod chwilą był raperem? Żółwik, beczka i piąteczka, żółwik, beczka i piąteczka. No, rapowało się kiedyś, to wiecie, dobrze, wiesz? Że jeszcze się nie znają na żartach. Bomba, nie nagrywaj mnie. Ale powiem tak szczerze, że to jest coś pięknego, jak kurczę, jest możliwość zjechania przez dom. To jest w ogóle inne życie w trasie. Oczywiście tak często mi się to nie udaje, no, ale jak się udaje, to naprawdę są piękne chwile. Piękne chwile w tym transporcie, od razu jest inne życie. Kuźwa, do fryzjera byłem, zobaczcie, pełna kulturka. Żona zadowolona, dzieci zadowolone i to mnie najbardziej cieszy. No i ja też zadowolony. A teraz co, jedziemy. Dzisiaj troszeczkę roboty jest do zrobienia. Muszę tacho na maksa wyjechać. No jeśli chodzi o jazdę, bo tam praca może mi wyjdzie maksymalnie 12 godzin, ale tam 11, no ale tacho, żeby na maksa wyciągnąć, no nie 9 godzin jazdy. Bo jutro, słuchajcie, mamy czwartek, później piąteczek i trzeba podganiać, no nie, żeby na weekend w miarę zjechać. Tak czy siak, pewnie zjadę koło 21, no ale żeby nie było tak, że zjadę znowu na sobotę, jak to kiedyś się zdarzało. Dlatego właśnie będzie trzeba ogarnąć tak robotkę, żeby to wszystko było, miało ręce i nogi. Zjechałem do imposta paczkę dać. Nie wiem, czy będę mógł nadać? Gościu tu coś rozbraja z paczkomatami. Nie wiem, zobaczymy. Zaraz będziemy weryfikować. Staniemy tu za jakąś BMW. No, idziemy się bawić. Może mi się uda wysłać paczkę dla ziomala. Nie mogę wysłać, bo nie ma miejsca, więc idziemy innego paczkomata poszukać, a tymczasem wpadnę sobie tu do Lidla na zakupy, szybkie zakupki, no i co, będziemy cisnąć dalej w trasę. Dzisiaj mam środa, więc tylko czwartek, piątek i zjeżdżamy do domu, czy na weekend. Dobra, ten może będzie aktywny, zobaczymy, czy tu będzie miejsce. I stoi, manisko stoi, odpoczął? Chyba odpoczął. To bierze mi się za jazdę, może to na myjnie się uda z nim w końcu pojechać, kuźwo, bo nie ma czasu, kiedy go wykąpać. No ciężko się z domu wyjeżdża, no. Ale cóż, no jak trzeba, to trzeba, no nie, życie kierowcy. Ale no naprawdę, to jest coś pięknego. Kurde, w tygodniu zjechać przez dom. I taką jeszcze pauzę sobie pyknąć, z nim, ile godzin nam było, no. Troszeczkę wjechało. Powiem wam, że naprawdę coś pięknego. Kurde, żebym tak chociaż miał co tydzień. Normalnie, żyć nie umierać w transporcie, żyć nie umierać, moi drodzy. I moje miasteczko! Moje miasteczko, tam się dalej wychowałem na rogu, no, po tych bramach. Po tych bramach się człowiek wychował, no. To jest trochę ciasnawo, ale jedzie. Jedzie, jedzie na czepka. Nie po krawężniku. Dobra. Ciśniemy z tematem. A teraz jesteśmy w miejscowości Mariusza Pudzianowskiego. Kurczę, z Mariuszem fajnie było zrobić trening, co? On też ma ten transport. Myśmy super, kurde, zrobili zajawkę na trenowanie w trasie. Może kiedyś się uda, trzeba spomować Mariusza. Może kiedyś w przyszłości się uda z nim zrobić wspólny trening. A gdzie on tu mieszka? Zaraz go wyczaimy. Mariusz, gdzieżeś ty się schował nam tutaj, no? Ale go przyczaimy. Duży jest, to go znajdziemy. Pudzian Team, to co, wjeżdżamy na trening do Mariusza. Jest to elegancko, nie wiem do końca, czy on to mieszka, czy to ma bazę. Można powiedzieć, że dzisiaj jedziemy tylko takimi oto drogami, ale wam powiem, że fajnie jest, kolorowo. No i 300 prawie kilometrów, można powiedzieć, bocznymi śmigamy. Raptem miałem 27 km tylko po dwupasmoweczki, a tak to cały czas wycieczka. Ale widać na półce, że księgowy to ja jestem, no nie? Kuźwa. Widać, że księgowy w trasie. No jesteśmy, właśnie wjeżdżamy na rozładunek, załadunek. Tak to wygląda. Co tu się dzieje? Ej, wiecie co, że ja w kamerze lepiej widzę? Bardziej mi rozjaśnia niż normalnie widzę na żywo. Kurde, petarda. Naprawdę, dużo jaśniej jest w kamerze.
No i dobra, to trzeba bok otworzyć, jakoś tu trzeba się fajnie obrócić, boczek otworzyć, pasy pościągać, przygotować na przykład do rozładunku i później mamy załadunek w tej hali gdzieś tutaj. Jakoś udało się to wykręcić. No i naczepka już jest przygotowana do rozładunku. Teraz czekamy. Jest tylko jeden stopień. Jeden stopień jest, ale fajnie, fajnie. Nie ma wiatru, inaczej to się w ogóle czuwa. No, wszystko pościągane, otwierane. No i mam nadzieję, że mnie rozładują w niedługim czasie. A teraz troszkę lipa, co? Godzina, która? 16, już się ciemno robi, kuźwa, no. Na plandece będzie troszkę gorzej, no ale spokojnie, damy radę. Wiadomo, do kogo wymóweczki. Tam kolega, jak widać, ściąga, ściąga, działa, działa. No ale powiem, że chłopaki z miasta są pracowici, kuźwa, patrz, zobacz jak on tam działa, no zaraz mnie rozładuje. Będziemy podjeżdżać pod pierwszy załadunek, mam tutaj pół auta doładować i miałem mieć gdzieś, nie wiem, gdzieś pod granicą kolejny załadunek, no ale dostałem telefon, że mam się jednak doładować tutaj w Rabenie, czyli pojedziemy raptem przez drugą ulicę, no troszeczkę tam, o, po lewo i tam mam doładować się do pełna i dzida na Legnicę. Oczywiście na Legnicy nie dojedziemy, dojedziemy do jakiegoś parkingu, może za Piotrków Trybunalski, gdzieś za Bełchatów, w Klukach mam taki plan działania, tak, bo stąd się tak będzie jechało na jakieś 4.15, tam się wypauzuje, no i co, będziemy rano dybać dalej, no nie, tak to wygląda. Czas na pauzunie, 45 minut sobie wpykniemy, akurat sobie posiłek zjemy, kurde, ale rymowanka pola, jednak chyba tym raperem muszę zostać. I muszę wam coś jeszcze powiedzieć, ponieważ dostaję od wczoraj wiadomości od chyba imigrantów, tak mi się wydaje. No bo widzę, że takie zdjęcia są dziwne. No i jest, wiecie co, zaraz wam przytoczę tytuł tej wiadomości. Autointeres. No i cały czas otrzymuję, i to od kilku, no nie? Autointeres, autointeres. No zobaczcie sobie, no nie? Autointeres, no. Jedna, druga wiadomość, trzecia wiadomość i wszędzie jest ten autointeres. To chyba mi chodzi o ten transport. Co, jedziemy? Pomagamy czy nie pomagamy? Ciekawe, ile płacą. Nie no, żartuję. Powiem wam szczerze, że na ten temat ja się może nie będę wypowiadał, bo nie masz takiej wiedzy, tam się dokładnie dzieje, ale jestem ciekawy, jaka jest wasza wiedza na ten temat, i dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Ja wiem jedno, musimy być za swoimi, bo zobaczyłem takie niektóre tam sceny filmowe, ujęcia, jakaś tam Polka, czy jakiś gościu dochodził i żołnierzy wyzywał, co wy robicie, po co to jesteście, wpuśćcie ich wszystkich do Polski, wpuśćcie ich wszystkich. No, nie wiem, czy to był dobry pomysł ich wszystkich tu wpuścić, no nie? No, tak mi się chociaż wydaje. Od razu, żeby te, nie wiem, 15 tysięcy ludzi weszło w Polskę, jakby zapakowali jedną miejscowość Lublin, to pomyślcie, co to by było, tak? Ludzie by się sami bali z domu wychodzić i tak dalej. Dlatego nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, no a tam kilka komentarzy też widziałem. Jak jesteś taka cwana, żeby wpuścić, no to weź ich do siebie zaproś, no nie? Weź ich do siebie, wszystkich przyjmij, no nie? No ciekawe wtedy, czy będzie taka cwana. Ja tam widziałem właśnie, że niektórzy aktorzy zaczęli też właśnie wychodzić na ten, żeby ich wpuścić, co wy robicie, i zaczęli tam żołnierzami, po prostu niektórymi tam osobami z polityki się tam kłócić, wyzywać i tak dalej na ten temat, żeby ich wszystkich wpuścić. No, nie wiem do końca, czy to dobry pomysł. Wiadomo, oni nie chcą być w Polsce, bo wiadomo, jak jest w Polsce, no nie? No to nie chcą być w Polsce, no. Oni zweryfikowali, oni no polet. Oni tylko chcą przejść. Ale prawo jest prawem. Jest takie prawo, że nie można przekraczać granicy bez wizy i tak dalej, tam bez czegoś. Dlatego normalna chyba rzecz, że nie mogą wejść, dopóki nie mają odpowiednich dokumentów, żeby tą granicę przedostać. Przecież my im po złości nie robimy tego, tak? By mieli papier, by mieli dokumenty, legalnie mogą przejechać przez Polskę, spoko, super, no wpadajcie sobie, przejeżdżajcie. No ale jeśli nie mają tych dokumentów, no to jak tak? Przejechać sobie? No, no nie, nie wiem, jakby to było, no nie? No ale sytuacja, wam powiem, tak z początku nie byłem za bardzo w temacie, tak teraz zobaczyłem, że sytuacja zrobiła się nawet całkiem napięta, kurwa, no. Startujemy! Pauzunia skończona, więc lecimy teraz na drugi załaduneczek i kierunek Legnica. A gdzie wylądujemy? No to zobaczymy. Firma Raben sponsoruje mnie w przygotowaniach do zawodów i za to bardzo dziękuję. Zjechałem na parking, ale zobaczcie, to jest jedno jedyne miejsce, ale mam farta, wszystko zapełnione z jednej i z drugiej strony. I do tego jeszcze mam tutaj kolegę z Białorusi, chyba BI to jest Białoruś, no nie? To chyba Białoruś, kolega. No to przy nim będę zespoł i tam chyba drugi to jest Białorusi, nie znam. No i tacho, moi drodzy, na maksa wyjechałem. Jazda mi się skończyła, dzisiaj 9 godzin jazdy. Do 10 sobie zostawiam na jutro jak coś, bo jedną dziesiątkę zmarnowałem w tym tygodniu, zostawiam sobie jak coś na jutro. No i co? I trzeba się pauzować. Niby czasu pracy jeszcze mam tam z półtorej godzinki, no ale dalej nie pojadę, bo mówię, już jazda się wykończyła. Zostało mi raptem teraz 8 minut. 8 minut dokładnie do 9 godzin, kurde. A tu, no gdzie pojadę? Za 8 minut parkingu nie znajdę. A tu miałem jedno jedyne miejsce, jak widzieliście. Kurczę, ale farno, nie?
a trasę pykniemy mój ulubiony posiłek. Widzicie, makaron, banan i z Burnejka Sports ten czekoladowy produkt. Kurde, to jest petarda, to ma jak Nutella to smakuje. Nawet nie wiem, czy nie lepiej. Jest kozak. I zawiera też dużo białeczka. I to zawiera dużo białka w sobie, wiecie? Dlatego z makaronem brązowym wchodzi jak zły. Jest normalnie sztosik. Kabina już praktycznie ogarnięta, jeszcze się trzeba piżamkę nadziać i lecimy spać. A jeśli taki luźny vlog Wam z dnia się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!